z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 24 grudnia, Wigilia, ważny dzień. A ja ten dzień zamiast zacząć od garów, tak jak prawie wszyscy, musiałam zacząć od wyjazdu pod namioty. Okazało się, że 14 grudnia mój syn w szkole miał kontakt z kolegą, który jak później się okazało jest pozytywny. 19 grudnia zadzwonił nam tu urząd, że mój syn od 14 grudnia jest na kwarantannie i że mamy zrobić badanie właśnie na tą zarazę 24 grudnia. Jak tego nie zrobimy, tego badania, no to będzie na kwarantannie do poniedziałku, do 28 grudnia. Od 14 grudnia do 19 grudnia żyliśmy normalnie, jedliśmy wspólnie posiłki, bawiliśmy się tu, no po prostu żyliśmy jak rodzina normalnie. A od 19 grudnia nagle nie wolno, nie wolno razem jeść, nie wolno razem, no ale wiecie, jest Wigilia, to co ja mam dziecku powiedzieć, do pokoju mam Wigilię zanieść? W sumie to ja nie wiem, po co my się mamy tam badać i w ogóle, no ale jak już pojechaliśmy, no to jest jak jest. Trzymcie kciuki, żeby okazało się, że jest negatywny. My nie mamy żadnych objawów, no ale w tej zarazie brak objawów to też jest objaw tej zarazy. Normalnie gorzej niż gorzej. No cóż, mam nadzieję, że będzie dobrze, trzymcie kciuki. Chciałam Wam też jeszcze podziękować za to, że jesteście, bo osiągnęłam mój cel. Moim celem było zdobyć 100 subskrypcji w ciągu 2 miesięcy. Cel osiągnięty. No wiadomo, z tymi moimi subskrypcjami to jest tak jak, nie wiem, z pijanym, który wychodzi, z jakimś żulem z baru, tak? 2 kroki do przodu, krok w tył, 2 kroki do przodu, krok w tył. No, raz jest więcej, raz mniej, spadają, rosną, no... Jest jak jest, ale powiem Wam, wiem o tym, że to jest takie tici, takie maleństwo, no ale dla mnie to jest bardzo dużo, bo taki sobie założyłam cel i tak jest. Jakbym tego nie osiągnęła, no to po prostu z Wami bym się teraz pożegnała i stwierdziłabym po prostu, babo, jesteś daremna, daj sobie spokój, nie rób tego więcej. No. Chciałam Wam jeszcze się pochwalić, co mi tu dzieciątko przyniosło. Ale nie będę wszystkiego Wam pokazywać, no bo uważam, że tam, wiecie, rzeczy do męża, do dzieci, no to są ich sprawy po prostu. Pokażę Wam tylko, co mi przyniosło dzieciątko. A przyda się, powiem Wam, przyda się. Więc są to. Taram! Perfumy mi przyniosły dzieciątki. Perfuma? Perfumy? Nie wiem. I... Mój wymarzony prezent. Fakt faktem, że ja chciałam trójkę, a przyniosło mi czwórkę, ale to nic nie szkodzi. Nic. Przyda się. W ogóle w planach było, że was zabiorę właśnie w góry, na śnieg, że będziemy się razem bawić, no ale jest zaraza i no i nie mogę, no po prostu nie mogę. Patrzcie. Tadam! Już nie będziecie skakać, jak... dlatego Wam pokazuję, bo też częściowo Was to dotyczy. Tak, schowujemy to z powrotem. Teraz idziemy jeść kolację i dzieciaki będą rozpakowywać. Będą mieć radochę. Chciałam Wam jeszcze życzyć spokojnych, radosnych świąt spędzonych w gronie najbliższych osób. No wiadomo, no, w tym roku to te grono będzie bardzo okrojone. Niestety. Dużo zdrowia. Zdrowia to nie tylko na święta, ale przede wszystkim. Zdrowie jest zawsze ważne. Dużo miłości, aby spełniały się wszystkie Wasze marzenia. Aby ten nadchodzący rok był dużo lepszy niż ten, który jeszcze trwa, tak? Wolny od zarazy. Aby od Sylwestra cały rok był ekstra. Wszystkiego najlepszego. Widzimy się po nowym roku. Pa!